Dobrze, na tym filmiku chcielibyśmy Wam, dla Was w sumie, obalić pewien mit związany z tym, że nie można na łopatkę stawiać baniek ogniowych. Ano właśnie można, a to dlatego, że tam jest jeszcze dużo centymetrów tkanek, zanim my do tej łopatki dojdziemy. I żeby Wam to udowodnić i unaocznić, to w tą okolicę zastosuję zabieg nazywany igłoterapią na tej pacjencie. Mamy tę igłę 5-centymetrową, 0,30 to jest jej grubość, to ma drugorzędne znaczenie dla nas, chodzi o jej długość 5 cm. I przygotujemy pacjenta do zabiegu igłoterapii. Spsikamy okolice, uwaga, będzie zimne. Dobra. Weźmiemy tą samą igłę 5-centymetrową do ręki. Znajdziemy sobie łopatkę i mięśnie łopatki. Przyłożymy teraz igłę z prowadnicą i ją wbijemy. I teraz możemy spokojnie tą igłę wbijać. O, i proszę bardzo, weszło nam spokojnie pół igły, zanim nie oparłem się o kość łopatki. Także tutaj nam spokojnie weszło tej igły ponad 2,5 cm moim zdaniem. Bo tutaj dalej już, jak będę chciał sobie tą igłę dopchnąć, to ona się już o tego załamuje, bo już ostukuje kość. Także dopiero na tej głębokości mamy kość. Także spokojnie można na tą okolicę stawiać te bańki ogniowe, wspomagające właśnie w przeziębieniach, wspomagające na przestronie lecznicze. Nie ma się całkowicie tej okolicy co obawiać, ponieważ tutaj się nic nie stanie i spokojnie na tą okolicę te bańki ogniowe można przestawiać. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że w tym filmiku pokazaliśmy Wam, że jest to bezpieczne i jak najbardziej przydatne.